Okej, lecimy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli, albo przynajmniej mnie interesuje, Townstars. Macie tutaj event. Dzisiaj o godzinie 19 się rozpoczyna i w piątek o 19 się kończy, więc ja będę dosyć mocno cisnął. Nie udało mi się tych uniformów wybudować, już byłem bardzo bliski. I powiem szczerze, ta moja taktyka, którą pokazałem w drugim filmie, była bardzo skuteczna. Bardzo fajnie to wszystko sobie rozwinąłem i ten system logistyczny dostaw rzeczywiście fajnie zadziałał. Nawet w pewnym momencie tego prądu miałem zbyt dużo. Udało mi się nawet dwie elektrownie postawić, więc bardzo fajnie to wszystko się rozbudowało. Nigdy nie myślałem o budowaniu winiarni i stawianiu wina. I tak jak widzicie, dzisiaj o 19 będziemy zmierzać w tym kierunku, żeby wyprodukować Cabernet wino. No i tutaj od razu taka podpowiedź. Zresztą tą podpowiedź znajdziecie w moich filmach o Gala Games, o Townstar. I jeżeli chodzi o winogrona Cabernet, to już zobaczymy, jak to mówią od tyłu, gdzie tu jest te wino. Wino, 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 wino. Tutaj widziałem winogrona Cabernet, ale to raczej, chociaż może to i z tym się będzie wiązać. Tutaj macie Chardonnay. O, jest Cabernet Sauvignon. Czyli 5 sztuk będzie potrzeba winogron. I jedna butelka wina, beczka dębowa i wszystko w winiarni. No to powiem szczerze, beczkę dębową to wiem, bo to będzie można w tartaku sobie wyprodukować. Natomiast butelki wina to już trzeba będzie całkowicie w innym kierunku chyba przejść tą budowę, bo i trzeba będzie mieć zbudowaną kopalnię i wyprodukować szkło. Więc zabawa tym razem nie będzie prosta i rzeczywiście może się okazać, że te no do piątku trzeba będzie mocno powalczyć. Moja strategia cały czas się nie zmienia i ja zaczynam tutaj równorzędnie z tworzeniem i cukru i od razu wełny. Natomiast już potem dalej nie będę przechodzić. To ma mi dać zarobić na fabrykę cukierków. No i potem dopiero będę szedł w kierunku tutaj, jeżeli chodzi o wino. Zaraz tylko jeszcze zobaczymy, jak winogrona stoją. Być może od razu opłaca się stawiać winogrona. Grapes. Gdzie tutaj mamy grapes? Cabernet grapes. Woda. 18 200. Tutaj do tego. Siemadana Pietia, pozdrawiam, siemanko. Dobra, już zaraz rozkminię wam na starcie, co tutaj się będzie opłacało. Sugar 23. Cabernet Grapes. No nie, jednak tutaj będę szedł tym swoim sprawdzonym tokiem. A no widzisz, no powroty zawsze są ciężkie, to i logistycznie, ale też człowiekowi się po urlopie nie chce. Dajesz, nawijasz, lecisz z pytaniem. Także w mojej opinii po prostu ten z drugiego filmu, ten mój sposób, ja po prostu dalej będę cisnął, no bo to mi pozwoliło w ciągu jednego dnia dojść do cukru i też wybudować elektrownię, więc w takim wypadku ja będę szedł w tym kierunku.
i raczej nie będę kombinować. I potem dalej będę szedł w ciasta dekoracyjne. Tylko w wino Cabernet stworzę te 10 sztuk pod konkurs Meta. Kto jest odpowiedzialny za Blockchain Gamers na Twitterze? Nie wiem. Panie, panie, o jaki pan tutaj Twitter mówisz? No ja, to nasza strona, tylko że po angielsku, także otwieramy się tam na zagraniczną społeczność i też chcemy, żeby tutaj w dwojaki sposób. No niestety, jeżeli chodzi o wystawienie się na polską społeczność, to tutaj mało jest chętnych, więc trzeba się dwustopniowo. Witam, Monia, siemanko. To musisz pisać tam. Ja akurat nie obsługuję. Powiem szczerze, dziwne, że nie zadziałała ci WL-ka. U mnie wszystko było git z tych, które rozdawałem. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o Townstar, to jeżeli ktoś dawno, dawno temu grał, ale nie tak dawno temu jak ja, bo jak ja grałem, to jeszcze tych tokenów Town nie było, to mogliście właśnie zdobyć te tokeny Town i to jest ostatni czas, kiedy możecie je zamienić do 15 września. Jeżeli tego nie zrobicie, to przepaną wam to tokeny. W tym momencie, jak wiecie, Gala Games przechodzą wszystkie jej gry na token Gala. No i mam nadzieję, jak gdzieś tam gorąco liczę na to, że w tym wypadku token Gala będzie miało większe utility, no bo pojawi się we wszystkich grach. Przypominam, że też gry pojawią się mobilne. No i mam nadzieję, że to spowoduje, że ten token tutaj nam troszeczkę dużo mocniej urośnie. Ja prorokuję, ale to wiecie, to jest dalej wróżenie z kuli, że przynajmniej te 50 centów zobaczymy w przyszłej hoście, a być może ATH. Natomiast tych tokenów też jest dosyć sporo i trzeba by było przeanalizować tokenomię. Postaram się wam, nie wiem, mam nadzieję, że w czerwcu jeszcze zdążę taki materiał o Gala Games wyprodukować. Natomiast tutaj dodatkowa, dobra, o, tu mamy dodatkową informację. Macie taki event od Gala Music, w którym można wygrać albo jednego Bitcoina, albo 300 szczęśliwców wygrają ścieżki dźwiękowe. Oczywiście tutaj macie do 30 czerwca całą zabawę. Ja tego jeszcze nie rozpocząłem. Być może rozpocznę, ale z takimi zadaniami to mnie jest ciężko. Także tutaj również w Gala Music czy Gala Film ten token Gala będzie miał swoje znaczenie. No jak widzicie, sporo wejść, 16 dni zostało do ogarnięcia całej zabawy. No i po ogarnięciu tych wszystkich rzeczy, tych dwóch podstawowych, 48 tutaj dodatkowych zadań wam wskoczy jeszcze, tego sam powiem szczerze, nie przeglądałem. Dobra, kolejna informacja, z którą warto się zapoznać, to jest możliwość zyskania albo wystawienia się. To zawsze fajniej brzmi, wystawienia się pod możliwość uzyskania gwarantującego miejsca WL, żeby pozyskać token GameSwifta. I w mojej ocenie, no to jest już, nie mówiąc o żadnym sentymencie do polskich projektów, to jest taka możliwość wystawienia się przede wszystkim na token platformy gamingowej. Myślę, że w tym albo przyszłym tygodniu wleci mój film z panem Paragrafem, gdzie kilka takich fajnych smaczków otrzymacie i zobaczycie, dlaczego w mojej opinii ta platforma będzie bardzo ciekawa. Siema, Henry. I dlaczego być może ten token da nam fajnie zarobić, jeżeli
No, wydaje mi się, że nie tylko w okresie, kiedy trafimy tutaj na tego spota, nawet jeżeli ten token zgarniemy z rynku, kwestia, kiedy będą się listować. Jeżeli powiedzmy jeszcze w tych niesprzyjających czasach, to wtedy bym chyba zastanawiał się, czy token też nie skupić. Na razie mam jeden token, jeżeli chodzi o platformę, w zasadzie dwa, bo 200 tokenów Gala dostałem kiedyś za tutaj polecanie Gala Games, a więc dwie osoby się zapisały z Reflinku. Mam nadzieję, że jak będziecie grali w Townstar lub inne gry związane z Gala Games, to również tutaj zachęcam do użycia mojego Reflinku. No i ważna kwestia, uważajcie, ta transmisja jest sponsorowana i latają czasami różne Reflinki. O tym trzeba podobno głośno mówić, no bo społeczność nie jest świadoma. Trzeba was uświadamiać. Okej, okay, macie tutaj Zili. Monika lubi podrzucać takie linki z Zili, więc Monia możesz podrzucić swojego linka. Monia lubi być zawsze przed wszystkimi, więc tutaj na razie nie ma takiej informacji, że trzeba podawać ten link. Ja coś już klepnąłem z tych rzeczy. Natomiast, no, jak wiecie, ja do Zili jestem trochę sceptycznie nastawiony, bo strasznie często dużo rzeczy jest do ogarnięcia i nie zawsze te nagrody rekompensują poświęcony czas. W tym wypadku uważam, że jest okazja, natomiast też musicie patrzeć, ile jest do zdobycia, tak? Miejsc, jeżeli chodzi o tytuły, i macie 500 miejsc na Hunterów, a już jak spojrzycie, nie wiem, czy tutaj jest jakiś taki sumaryczny leaderboard, to bym musiał pewnie przeklikiwać. Zakładam, że tych osób i tych chętnych jest bardzo dużo i zobaczycie, że wszyscy już na maksa na razie zrobili te 8 questów i zostało. O, nawet Monia nam gdzieś tutaj mignęła. Monia lubi takie zili. Ona pewnie, jak wejdziecie w wszystkie jakieś projekty, które są na zili, to Monika ma już je ogarnięte. Więc pod tym względem, że my się wystawiamy na tokeny związane z platformami gamingowymi, to uważam, że te zili jest warte do przeklikania. No i zobaczę, jeżeli czas mi na to pozwoli, to oczywiście sobie ogarnę tutaj te rzeczy, a jak nie, to będę kombinować, będę obserwować, co się w ogóle wydarzy i kiedy ten token się wylistuje i w jaki sposób mieć tutaj również być wystawiony właśnie na współudział w tej platformie. Odnośnie GameSwifta, to jeszcze taka ciekawostka, o, tutaj macie całą platformę. Więc z tego, co widziałem, to jeżeli chodzi o gry, to już są takie, w które można pograć. I tutaj zaznaczyłem free to play i właśnie się zastanawiam, ale to będę musiał sam przetestować, w które rzeczywiście już można sobie pośmigać i pograć, i czy rzeczywiście te gry, które mi się tutaj pokazały, to są takie gry, które pozwolą nam troszeczkę spędzić czasu i się pobawić. Tutaj macie informację Life Beyond, nowy update, natomiast 13.6, czyli dzisiaj być może na platformie Life Beyond, to projekt, który Muad'Dib i u mnie też trochę się pojawiał, więc wydaje mi się, że bardzo fajny projekt. Macie wszelkiego rodzaju FPS-y, jest Synergy Land, także trochę tych gierek jest. Natomiast ja chciałem powiedzieć o jednej grze, która trafiła na GameSwifta, to jest Monkey Empire. A już jeżeli to jest ta sama gra, a wydaje mi się, że to jest ta sama gra, tylko logo zmienili, więc oni tutaj sporo nachachmęcili. Jestem ciekawy, jak ta gra się będzie rozwijać, bo oni byli najpierw chyba na BSC, albo na odwrót było. Najpierw byli na Avalanche. Także potem na BSC, a teraz niby są na poligonie. I z tego, co widziałem, to nie wiem,
na jakiejś zasadzie, czy gra już jest rzeczywiście ukończona, czy po prostu oni tak skaczą po tych łańcuchach i pokazują tutaj różne screeny, tylko po to, żeby po prostu z danego łańcucha coś tam sobie wycisnąć. Natomiast tak czy siak jest to RTS. Ja nawet kiedyś miałem tokeny, niby można było wymienić, ale gówno co z tej wymiany wyszło. Nie wiem, czy to z ich winy, czy nie z ich winy, więc zobaczymy, jak ten projekt się będzie rozwijać. Tak czy siak będę spoglądać na ten projekt i jak wiecie, ja poszukuję jakiegoś dobrego RTS-a. Nie wiem, który z nich wyjdzie i który się zacznie rozwijać. Szczerze to, jak przyglądam te RTS-y, które mam na oku, to one do pewnego momentu dobijają i potem jest jakby padaka. Nie wiem, czy to wynika z jakiejś tam niegospodarności, że nie potrafią jakby środków dalej wydatkować, bo widać często po tych Twitterach RTS-ów, że do pewnego momentu, nawet jak jest jakaś wersja grywalna, tak jak Leaks of Empires, no to widać, że w pewnym momencie coś tam nie zatrybiło, a mimo, że był dobry i fajny pomysł na grę. No i ostatnia rzecz, kto robi Zili i gdzieś tam Star Atlas, no to warto poprzez takie Zili się wystawić. Tutaj mają być nagrody, ale powiem szczerze, nigdy nie skumałem, co oni tam w zamian oferują. To jest takie wkurzające trochę na Zili, że mamy informacje, co mamy zrobić, natomiast często nie ma tej informacji, jakimi nagrodami nas projekt obdarzy. Nie wiem, czy tutaj nie może być gdzieś to rozpisane. Może Monika lepiej się zna i wie, gdzie tutaj poszukiwać, co projekt nam oferuje. Natomiast no, dla tych osób, które rzeczywiście cisną Zili i robią, trzaskają wszelkie projekty, no to jest możliwość wystawienia się tutaj na Star Atlas. I tak jak ja wam powiedziałem, ja raczej tutaj tego, jeżeli chodzi o samo Star Atlas, nic nie będę robić, bo mimo, że ten projekt darzę sympatią i mocno kibicuję, żeby tutaj wszystko fajnie doszło do końca, to powiem szczerze, że Zili jest trochę takie dla mnie uciążliwe, bo troszeczkę wymusza pewne rzeczy, niektóre projekty w mojej opinii przeginają, tak jak już wcześniej powiedziałem, skóra za wyprawkę, a często wymagają, żeby dana osoba troszeczkę funkcjonowała jak takie odrabiała za nich marketing. Więc wydaje mi się, że nie tędy droga, troszeczkę ostatnio jak sobie pomyślałem, że całkowicie w inny sposób powinny te projekty zarządzać tym marketingiem. Natomiast też są projekty, które bardzo fajnie wykorzystują te Zili. AdShares też godziwe nagrody dawał. Tu musi być jednak jakaś taka rywalizacja. Ten leaderboard nie może być tak mocno spłaszczony. I rzeczywiście te zadania muszą być ciekawe. Bardzo mi się podobają, na przykład jeżeli w Zili jest możliwość jakichś memów, takiego twórczego zabawy, a nie takiego suchego podawania tweetów. I wydaje mi się, że tutaj przez to, na przykład nie wiem, przez organizację memów czy różnych takich otwórczych rzeczy, to na ten projekt dużo więcej by zyskał, bo by miał na przykład bazę jakichś tam memów. Teraz memy się ciężko nie tworzy, bo są wszelakie rodzaju generatory, wystarczy tylko mieć w głowie pomysł, ale też różne grafiki te nie jest ciężko stworzyć, no bo też mamy różne generatory AI, nawet w Canwie jest taki generator. Dobra, koniec tego narzekania, przechodzimy do czegoś zabawniejszego i śmieszniejszego, czyli do naszych memów. No i dzisiaj sporo takich jakichś pierdołowatych rzeczy związanych z polityką było, natomiast udało mi się uzyskać 3 memy. Po śląsku wszystko fajnie brzmi i na przykład macie
Kowalis, Kajleziesz, zapach kobiety, kak, jak woń Obama, Silent Hill, Sosnowiec, Batman, Hop, Luft, Mysza. No, pozostawiam wam tutaj, bo naprawdę niektóre są mega prześmieszne. Potwory spółka, Weboki kamraty. Gdzie jest Nemo? Kajeta ryba. Sala samobójców. Izba zdechloków. Dirty dancing. Bym cię bro. Także czas apokalipsy, geburstak ku teściowej. Iron Man, hop, żelazko. Nie, no naprawdę, dobra. Okej, lecimy dalej. Kandydat idealny. Dzień dobry, nazywam się Emilia i jestem rekruterką w firmie. Przejrzeliśmy twoje CV i mam do ciebie kilka pytań. Czy masz jakieś umiejętności, które wyróżniają cię na tle innych kandydatów? Dzień dobry, potrafię zrobić żabkę. Przepraszam, nie rozumiem. I powiem szczerze, mega, to jest mega, kurde. Nigdy nie pomyślałem, że tak można zrobić żabkę, także myślę, że kandydat rzeczywiście idealny. Siemano Cyborg, pozdrawiam. Siemaneiro. No i ostatnia rzecz na dzisiaj. Richard Gere, taki mądry cytat, powiedział: kobiety są niesamowite. Nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko. Mówią ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic. No i tak to jest z kobietami. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze pierdorondo. Dzisiaj tradycyjnie pierdolondo zaraz zniknie. Zmieni się tutaj dla osób subskrybujących, chociaż subskrybujących już nie ma. A ja w trakcie po prostu udostępnię film, czyli poprzycinam, nadam nową grafikę. Dlaczego? Ponieważ nasze pierdolondo kompletnie nie ma zasięgów. To już za samą nazwę mi YouTube ścina, więc muszę jakoś kombinować, a z rana chcę się z wami spotykać, więc tutaj trzeba jakoś pogodzić te pewne rzeczy, więc kto nie zdążył na pierdolondo, to przekażcie, że po południu wleci taki skrótowy film. Tak, w powtórce będziesz miał skrócone same newsy gamingowe, Cyborg, także cieszę się, że dotarł drugi planer. Sorry za zamieszanie, ale czasami po prostu nie nadążam taczki załadować i coś w tych zleceniach można zawsze popierdzielić. Także co złego, to nie ja, to wina diabła. Dobrze, że mam zawsze na kogo zwalić winę. Dobra, tym optymistycznym akcentem wszystkiego dobrego życzę wam. No i co? Dzisiaj 19 rozpoczynamy event Townstars. Kibicuję wszystkim. Polecam, jeżeli nie macie kasy, to poświęcajcie swój czas i wystawiajcie się na dropy różnych tokenów gamingowych. Trzymajcie się, zbijam pionę i znikam. Na razie, cho.